Urządzając swoje cztery kąty, dbamy przede wszystkim o wygodę i estetykę. Warto wtedy zwrócić uwagę, ile energii zużywa wybrany przez nas sprzęt. Energooszczędne urządzenia wpłyną na niższe rachunki za prąd. Wybór optymalnego i jednocześnie energooszczędnego sprzętu AGD i RTV ułatwiają etykiety energetyczne. Czego możemy dowiedzieć się z takiej etykiety? Podstawową informacją jest klasa efektywności energetycznej. Oznacza się ją literowo w przedziale 10 klas, od A z trzema plusami do G. Na etykiecie zawsze znajduje się tylko 7 klas. Na przykład od A z trzema plusami do D lub od A do G. Oprócz klasy efektywności energetycznej etykiety zawierają także inne ważne informacje. W przypadku pralki jest to zużycie energii elektrycznej oraz wody przy 220 standardowych cyklach prania w skali roku. Dalej, producent określa maksymalną pojemność wsadu z dokładnością do pół kilograma i klasę efektywności wirowania w skali od A do G. Z etykiety na pralce dowiemy się również o poziomie hałasu wytwarzanego przez dany model podczas prania i wirowania. Lodówka to urządzenie, które zużywa najwięcej energii w gospodarstwie domowym. Oprócz klasy efektywności energetycznej, na etykiecie znajdziemy informacje o rocznym zużyciu prądu, poziomie emitowanego hałasu, a także o pojemności lodówki i zamrażalnika. Warto pamiętać o tym, że zbyt duża lodówka powoduje niepotrzebne zużycie energii. Na jednego użytkownika wystarczy 60 litrów pojemności. Obowiązkiem etykietowania objęte są również zmywarki. Na naszą uwagę zasługuje pojemność urządzenia. Wyrażona liczbą standardowych kompletów naczyń. Ponadto na etykiecie oznaczone jest roczne zużycie energii oraz wody, a także klasa efektywności suszenia naczyń i poziom hałasu emitowanego w czasie pracy. W wielu domach jednym z podstawowych sprzętów jest telewizor. Na etykiecie telewizorów podane jest roczne zużycie energii, wyrażone w kilowatogodzinach. Warto zwrócić uwagę na symbol informujący o możliwości przełączenia telewizora w specjalny tryb oszczędzania energii. Obok znajdziemy informację o poborze mocy w trybie włączenia, wyrażoną w watach. Etykieta określa również długość przekątnej ekranu w calach oraz centymetrach. Etykiety energetyczne znajdziemy także na klimatyzatorach, artykułach oświetleniowych oraz na odkurzaczach. Na etykietach energetycznych może znajdować się dodatkowy znak Ecolabel. Jest to oficjalne europejskie wyróżnienie, przyznawane produktom o ograniczonym poziomie wpływu na środowisko. Sprzęt komputerowy nie jest na razie objęty systemem etykietowania. Jak zatem wybrać energooszczędny komputer lub drukarkę? Przy zakupie warto zwrócić uwagę na znaczek Energy Star. Oznacza on, że sprzęt posiada europejski certyfikat potwierdzający niskie zużycie energii i spełnienie innych kryteriów efektywności energetycznej. Dobrze jest czytać ze zrozumieniem informacje na produktach, a także znać podstawowe zasady korzystania z nowoczesnego, energooszczędnego sprzętu. Dzięki temu można zużywać mniej energii, oszczędzać pieniądze i dbać o środowisko. Thank you